nagrodę Aleksandrze Wojnarowskiej za pracę Niemiec, czyli kto, i Ojczyzna, czyli gdzie. Ausgezeichnet. Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Proszę zostać na liście. Na zawsze. Andrzejowi Kotinowi za pracę Polak, czyli kto, nas Heimat, wo ist sie. Autorka przekonała jury nie tylko pięknym, ferietonowym językiem, ale i oryginalnością, mądrością, głębią rozważań. Obecnie w obu jej pracach, proszę do nas, w obu jej pracach elementy przekory, ironii i sarkazmu korespondują z odwagą w głoszeniu swoich poglądów, co dowodzi dziennikarskiego. Es ist kalt und fast dunkel. Es regnet. Minus 3 Grad. Es weht ein Wind. Neben mir wartet noch eine Menge weiterer Menschen. To były właśnie takie czasy, kiedy rzeczywiście Wuppertal wydało mi się jeszcze bardzo daleko od Warszawy. Dzisiaj jakby ta odległość zmniejszyła się i zawsze mówiłem wszystkim, że pochodzę z Wuppertalu. Jest kabareciarzem. Nie trzeba tego było powiedzieć. Drugie mieszkanie mam w Berlinie i tam właściwie rzeczywiście wynajmuję. Obecnie bardziej jestem w Berlinie. Rzeczywiście, nie, na początku to stronę założyłem w 2002. Wtedy mieszkałem całkowicie tylko w Warszawie. Dopiero od 2008 tak kursuję między Warszawą i Berlinem. I wówczas występowałem tylko w Polsce i po polsku i no musiała być strona PE na końcu, ale rzeczywiście strona Steffen.de była zajęta już wówczas. Wiem, to sprawdzałam. A kurczę, w ogóle co, jak tak mówię, to dalekie czasy, kiedy w ogóle jeszcze były wolne strony, nie? Jakiekolwiek wolne adresy. Jak dzisiaj założyć stronę, nie wiem. I pewnego dnia, tak po 2 latach mojej obecności w Telewizji Polskiej, docierało do niej, że rzeczywiście jestem w Polsce rozpoznawalny. I ona chodziła wówczas z psem na polach wokół Heidelbergu. I pewnego dnia chodziła z psem i widziała człowieka, który pracował tam na polach truskawkowych. I myślała sobie, o, często to są Polacy. Podeszła do niego, tak stuknęła go na ramię, mówiła, dzień dobry, guten Tag. On się odwrócił, ona, Mama Steffen Möller! A on do niej, przepraszam, jestem Czechem. Ja mówię, mamo, o kurczę, ale matki mogą być naprawdę, no... Obciachowe. Ale matką, jak napisałeś, matką w Polsce się nie mówi, że się jest chorym, one się tak martwią, a niemieckie matki, mama twoja, nie martwi się, co ty tu w ogóle robisz tyle lat, tak? Nie, na początku się troszeczkę martwiła. Pamiętam, jak przyjechała do mnie pierwszy raz po mojej emigracji do Polski w 1994. Przyjechała na weekend do Warszawy i robiliśmy spacer. Bardzo jej się spodobało, ale na koniec, jak już zbliżamy się do mojego tam domu, niestety nagle rozległ się huk z takiego pistoletu dziecięcego. Jakieś dzieci się bawiły i moja mama mnie pchała do środka domu i mówiła, wiedziałam, że się tu strzelają. Ja mówię, mamo, to były dzieci. Ekspert. Nie, niestety nie założyłem krawatu, bo chciałem udawać, że jestem luzakiem. Ale przy okazji chciałbym ci zrobić komplement, bo to już jest szok kulturowy dla Niemców, że w Polsce trzeba robić komplementy, proszę państwa, i wszyscy o tym wiecie. W szkole w Warszawie, gdzie uczyłem niemieckiego, w najstarszym warszawskim liceum Królowej Jadwigi. Witamy. Dziewczyny. Tak. Bardzo ładne zresztą. Ale co z tym komplementem? No dobrze, akurat mówię o tym, że wszystkie Polki są ładne. Brawo! W tej szkole właśnie, w tym najstarszym liceum, nazywam się Steffen Möller, pochodzę z Wuppertalu. Dobra. No, w każdym razie ja już wiem, że w Polsce trzeba robić komplementy. Taka nauczycielka z matematyki zawsze mi robiła komplementy w pokoju nauczycielskim, a ja byłem sztywny, spięty, nie wiedziałam, ona tam, Stefcio, nie byłem już Stefcio, Stefcio byłem. Stefcio, no, piękny przedziałek, ty. Twoja mama chyba jest dumna z ciebie. Takie rzeczy mówiła, a ja, Iwona.
Najważniejsze to zdrowie, mówiłem. Nie wiedziałem, co odpowiadać na ten komplement, głupoty, ale chciałem teraz treścić je. Tereska, masz piękne, super buty. To już jest szczyt, co potrafi mówić Niemiec, bo wszystko inne byłoby molestowanie seksualne.